Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, starając się wypełniać wielkie polecenie, jakie Jezus dał w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale i 20 wierszu. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody i nauczajcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I przyglądamy się tym rzeczom, których Jezus nauczał i które nakazywał, szczególnie w kazaniu na górze. Najpierw przyglądaliśmy się 9 właściwym postawom i niewłaściwym postawom opisanych od 5 rozdziału i 21 wiersza. I dzisiaj zajmiemy się 9, ostatnią niewłaściwą postawą, która jest opisana w rozdziale 7, w wierszu 6. Pozwólcie, że przypomnę właściwe postawy, które nazywamy błogosławieństwami, opisane w Ewangelii Mateusza 5, 1-12. A następnie mamy niewłaściwe postawy, z których pierwszą jest gniew, następnie grzeszne seksualne pożądanie, następnie kłamstwo, chęć zemsty, nienawiść, poszukiwanie chwały u ludzi, miłość pieniędzy i zamartwianie się. Teraz zaś zajmiemy się 9 niewłaściwą postawą, która, podobnie jak wiele innych niewłaściwych postaw, jest taka, że ludzie nawet nie uważają jej za niewłaściwą. Osądzanie i potępianie innych ludzi. Nie sądźcie innych, abyście sami nie byli sądzeni. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 1. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. I jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, gdy belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twego brata. To niestety jest bardzo, bardzo częsty przypadek między chrześcijanami. Sądzenie innych ludzi, patrzenie na nich z góry i pogardzanie nimi. Uważanie siebie samego za lepszego od nich, kiedy w większości przypadków nawet nic o nich nie wiemy. I jest powód, dla którego nie mamy sądzić innych. I jeśli zrozumiemy powód, który stoi za tym przykazaniem, będzie nam łatwiej go przestrzegać. Pamiętajmy na słowa Jezusa z Ewangelii Jana 16 rozdziału, kiedy powiedział, że ma jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale uczniowie nie mogli ich znieść, dopóki nie przyszedł Duch Święty, Duch Prawdy, który wprowadza we wszelką prawdę. I kiedy przyszedł Duch Święty, wyjaśnił przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale, dlaczego nie mamy sądzić innych. Tego Jezus nie wyjaśnił w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale. To była jedna z tych rzeczy, które Jezus wtedy nie mógł wyjaśnić. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, Duch Święty mówi nam przez apostoła Pawła to, czego Jezus nie mógł wyjaśnić uczniom, gdy był jeszcze na ziemi. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział i w wierszu 5 apostoł Paweł mówi: dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki Pan nie przyjdzie. Ale czekajcie, ci z nas, którzy mają takie ogromne pragnienie, by sądzić innych ludzi, Duch Święty mówi, dam wam taką możliwość, ale musicie na to czekać. Wszystko, co mówię, to abyście teraz nie sądzili. Będziecie mogli sądzić, ale musicie na to poczekać. Poczekajcie na właściwy czas. Kiedy przyjdzie Pan, to oświetli to, co ukryte w ciemności. Powód, dla którego nie mamy teraz sądzić, jest taki, że nie znamy całej historii. Pomyślmy, jak długo, czasami tygodnie, miesiące, sędzia przesłuchuje świadków i obie strony, zanim nie rozważy wszystkich za i przeciw, aby następnie spisać wielostronicowy wyrok.
Jeśli sędzia musi poświęcić tyle czasu, aby wydać słuszny werdykt, to jakże my możemy tak szybko wyciągać ostateczne wnioski? Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności. Co On oświetli? Po pierwsze, rzeczy ukryte w ciemności. I po drugie, ujawni zamiary serc. To są dwie dziedziny, o których my nic nie wiemy. Spójrz na drugą osobę. Nie wiesz, co ona robi w ukryciu. Większość z nas nie wie, jak ten czy tamten brat traktuje swoją żonę w domu, albo jak jego żona jego traktuje, jak ze sobą rozmawiają. Może w miejscach publicznych rozmawiają ze sobą bardzo uprzejmie, ale nie wiemy, czy tak samo ze sobą rozmawiają w domu. I możesz myśleć, że to taka miła para, a oni wcale tacy może nie są. Może w domu kłócą się i walczą ze sobą każdego dnia. A więc twoja ocena jest całkowicie niewłaściwa. I to działa także w inną stronę. Możesz patrzeć na jakąś osobę i myśleć, że jest cicha i bezużyteczna, że nic nie robi dla Boga. Ale w ukryciu może ta osoba robi 10 razy więcej niż ty, ale nie robi z tego pokazu. Rzeczy ukryte w ciemności. My o nich nic nie wiemy. Prywatne kwestie i inne rzeczy ukryte, których nie poznamy, nawet jeśli mieszkamy z jakąś osobą. Żona może żyć z mężem przez 50 lat i nadal nie wiedzieć, czy on kocha pieniądze, czy nie. Na zewnątrz może wyglądać, że on nie kocha pieniędzy, ale głęboko w sercu może kochać pieniądze. Bóg to objawi w dzień ostateczny. Mąż czy żona mogą nie wiedzieć, czy ktoś z nich nie ma jakiejś goryczy w sercu wobec innych osób, wobec jakiegoś krewnego czy sąsiada. To może być ukryte za uprzejmymi słowami, a jednak w głębokości serca, którego nie możemy zobaczyć, może ukrywać się gorycz albo zazdrość. Często nie jesteśmy w stanie dostrzec pychy w czyimś sercu. Dana osoba może wyglądać bardzo pokornie. Czekajmy, aż Pan objawi to, co ukryte w ciemności. A po drugie, w tym dniu Pan ujawni zamiary serc, czyli motywy, które stały za czynami danych osób. Na przykład ktoś mówi piękne kazanie, ale ty nie wiesz, dlaczego on to robi. Może robi to dla pieniędzy. Może głosić dla pieniędzy. Może głosić dla swej chwały. Może głosić, żeby pokazać, że jest lepszy od kogoś innego. Niestety nawet naszym najlepszym działaniom czasami towarzyszą niewłaściwe motywacje. I to jest kolejny powód, dla którego nie powinniśmy sądzić. Możesz słuchać, jak ktoś się modli i myśleć, a on szuka chwały u ludzi, a on wcale może nie szuka takiej chwały. Może modli się najlepiej, jak tylko potrafi do Boga, ale ty go osądzasz. Mamy tendencję do sądzenia ludzi w sprawach, o których w ogóle nie mamy pojęcia. Nie znamy ich motywów i z powodu naszej własnej złej natury możemy przypisywać innym najgorsze motywy. Tak więc, gdy sądzimy innych, czasami objawiamy stan naszego własnego serca. Jak czytamy w Księdze Przypowieści, tak jak w lustrze wody człowiek ogląda własną twarz, takie jest serce jednego człowieka wobec drugiego, co oznacza, że to, co wyobrażamy sobie, że jest w sercu tego drugiego człowieka, jest wskazówką tego, co znajduje się w naszym własnym sercu. Tak jak w lustrze wody jest odbicie naszej własnej twarzy. Możesz wyobrażać sobie, że ten człowiek nie może tego robić z czystych pobudek. Z pewnością ma złą motywację, ponieważ ja sam robiłbym tą rzecz z niewłaściwych pobudek. Tu objawia się stan twojego serca, a więc wielką głupotą jest sądzić innych.
innych ludzi. I mówię to na podstawie wielu lat obserwacji. Nawet jeśli znasz jakąś osobę bardzo dobrze, nawet jeśli mieszkasz z tą osobą, nadal wiesz tylko 10% o jej całym życiu. I mówię to do mężów i żon, którzy znają się od 50 lat. Żony znacie tylko 10% swoich mężów, a wy mężowie tylko 10% swoich żon. 90%, jak w przypadku góry lodowej, jest ukryte pod powierzchnią wody. Nie wiesz, co tam jest. Są głębokości, o których nie masz pojęcia. Może wiesz więcej niż inni ludzie, ale nadal jest wiele rzeczy przed tobą zakrytych. A jeśli widzisz jakąś osobę raz na jakiś czas, na przykład pracujecie razem w biurze, albo widzicie się tylko w niedzielę na nabożeństwie, to chociaż znacie się od 25 lat, wiesz może 1% o tej osobie. Tak, osoby, które widzimy czasami w biurze czy co tydzień w kościele, znamy tylko 1% ich życia. Dlatego, gdy dowiadujesz się o jakimś strasznym grzechu, jesteś zszokowany. Myślałem, że znam go. Znamy się 10 lat. Nie, znałeś tylko 1% jego życia. Co byśmy powiedzieli o nauczycielu, który dał swoim uczniom zadanie, w którym jest 100 pytań, a następnie oceniłby całe to zadanie na podstawie odpowiedzi na pierwsze pytanie. I cała ocena oparta na odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jeśli była to zła odpowiedź, nauczyciel daje 1. Nawet jeśli wszystkie pozostałe 99 odpowiedzi były właściwe. Albo odpowiedź na pierwsze pytanie była właściwa i nauczyciel daje 5, chociaż pozostałe odpowiedzi na kolejne 99 pytań były błędne. Co byśmy pomyśleli o takim nauczycielu? Myślę, że taki nauczyciel powinien być wyrzucony ze szkoły. Jak nauczyciel może oceniać sprawdzian złożony ze 100 pytań na podstawie odpowiedzi na pierwsze pytanie? Ale dokładnie to robią ludzie, którzy osądzają innych. Wiesz tylko 1% z ich życia, a oceniasz ich całych. Mówisz, on jest taki albo nie jest taki. Ale Biblia mówi, poczekaj, nie sądźcie przed czasem, dlatego nie powinniśmy sądzić, ponieważ nasz osąd nie będzie właściwy. I mamy tendencję oceniać ludzi z niewłaściwymi motywami. Kolejna ważna rzecz odnosząca się do osądzania znajduje się w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale. Czytamy tutaj, że ludziom jest postanowione umrzeć, a potem odbędzie się sąd. Kiedy więc Bóg sądzi ludzi? Kiedy Stwórca Wszechświata będzie sądził ludzi? Według 27 wiersza, dopiero kiedy ludzie umrą. Śmierć, a potem sąd. A więc Bóg sądzi ludzi po śmierci. Kiedy ty sądzisz ludzi? Jaka jest twoja odpowiedź na to pytanie? Osądzasz ludzi na długo przed ich śmiercią. Dlaczego Bóg czeka z sądem na śmierć człowieka? Może on być złym człowiekiem, ale Bóg mówi, wciąż jest dla niego nadzieja, może się zmieni. I dlatego Bóg czeka. Pomyśl o złodzieju umierającym na krzyżu obok Jezusa. Co by było, gdyby poszedł do raju przed śmiercią, na kilka godzin przed śmiercią? To byłoby okropne. Zasługiwał na piekło, ale Bóg zabrał go do raju. Dlatego Bóg czeka z sądem na śmierć człowieka. Człowiek w swej niecierpliwości osądza ludzi na długo przed ich śmiercią. W tym jest głupota ludzka. Człowiek nie zna wszystkich faktów, nie zna 99% prywatnego życia drugiej osoby, nie wie, z czym ta osoba się zmaga, nie wie, o co ta osoba się modli, ale osądza ją. Żaden wysoki sąd nie wydałby wyroku na podstawie tak niewielu dowodów. Jeśli sąd nie ma wystarczająco dużo dowodów, musi odłożyć sprawę, dopóki nie zdobędzie wystarczającej ilości dowodów, aby wydać słuszny wyrok. I to powinien mówić każdy chrześcijanin. Pomyślmy o historii syna marnotrawnego. Czytamy tam o starszym bracie. On się złościł, gdy ojciec radował się z powrotu syna marnotrawnego. I gdy ojciec wychodzi, aby rozmawiać ze starszym bratem, zobaczcie, co on mówi.
Łukasza 15:30. Ten twój syn, nawet nie nazywa go swoim bratem, mówi do ojca, ten twój syn. W tych słowach jest pogarda. On roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Skąd to wiedział? Skąd wiedział, że jego młodszy brat trwoni majątek z nierządnicami? Czy ktoś mu o tym doniósł? Wcale nie. On zakładał. Mój młodszy brat musiał trwonić majątek z nierządnicami. Ale to może wcale nie była prawda. Może przepił pieniądze, albo w inny głupi sposób je roztrwonił. Ale niekoniecznie z nierządnicami. Ale jeśli mamy taką niewłaściwą postawę, jaką miał ten starszy brat wobec młodszego, możemy wyobrażać sobie najgorsze rzeczy o danej osobie. I kiedy w ten sposób myślimy o drugiej osobie, problem tak naprawdę leży w nas, bardziej niż w tej drugiej osobie. Ta druga osoba może siedzieć z ojcem przy stole i cieszyć się ucztą, a ty możesz być na zewnątrz domu. W tej historii o synu marnotrawnym widzimy, jak na początku młodszy brat jest na zewnątrz domu, a starszy brat jest wewnątrz. A na końcu tej historii młodszy syn jest wewnątrz domu, a starszy na zewnątrz, ponieważ osądza swego brata. A więc upewnij się, że nie skończysz na zewnątrz domu ojca, dlatego że sądzisz innych ludzi, nie posiadając wystarczających informacji. Najbezpieczniejszą rzeczą jest nie sądzić. Nie sądźcie. A nawet jeśli sądzicie, to Jezus mówi, co sądzicie? Źdźbło wokół brata, kiedy masz belkę we własnym oku? O czym mówi ta belka w oku? Nie chodzi przecież o fizyczną belkę w oku. Jezus natomiast pokazuje, jak twój grzech może być daleko większy od grzechu, który osądzasz. Może ta osoba rzeczywiście zrobiła coś złego, ale twoja pozbawiona miłości postawa wobec tej osoby jest belką w porównaniu do jego grzechu, który w porównaniu z twoją belką jest jak źdźbło. Może udał się do prostytutek. To jest poważny grzech, ale nawet to może być źdźbłem wobec twojej pozbawionej miłości postawy wobec niego, które jest jak belka. A więc Pan nakazuje ci pozbyć się tego niemiłosiernego podejścia do brata. To twoja pozbawiona miłości postawa sprawia, że ciągle widzisz winę w swoim bracie. Cokolwiek on nie zrobi, ty przypisujesz mu złe motywy. On nigdy nie robi nic dobrego, a nie widzisz, jak zła jest twoja postawa wobec tej osoby. Co więc Jezus mówi? Gdyby jakaś osoba miała bardzo słaby wzrok, czy poszlibyśmy do niej, żeby wyjęła coś z naszego oka? Czy poszlibyście do ślepego okulisty? W jaki sposób miałby wyjąć źdźbło z naszego oka? Ja nie chciałbym się zbliżać do takiego lekarza. I o tym mówi Pan. Jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, podczas gdy w twoim oku jest wielka belka? Ty jeszcze popsujesz jego oczy. Obłudniku, dostrzeż najpierw swoją niewłaściwą postawę. Każda osoba, która ma pozbawioną miłości postawę wobec drugiej, jest obłudnikiem, zgodnie z Ewangelią Mateusza 7:5. Najpierw pozbądź się tej niemiłosiernej postawy, a wtedy przejrzysz. Wtedy nawet ten brat może przyjdzie do ciebie i powie, bracie, czy mógłbyś wyjąć źdźbło z mego oka? Czyż taka sytuacja nie jest piękna? Dalej mamy więcej na temat sądu. Jezus mówi w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, wiersz 15, wy sądzicie według ciała, ale ja nie sądzę nikogo. A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo ja nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał. Jezus chodził w tak doskonałej społeczności z Ojcem, jestem w tak intymnej społeczności z Ojcem, który wie wszystko i jeśli wydają jakiś sąd, to będzie on właściwy, ponieważ jestem jedno z doskonałym umysłem Ojca. Ale ty i ja nie jesteśmy w tak doskonałej społeczności z Ojcem. Musimy to w pokorze przyznać. Jakże więc możemy wydawać osąd? Ale nawet Jezus, który był w tak doskonałej społeczności z Ojcem, widzicie, co mówi? Ja nie sądzę nikogo. Mówi, wy sądzicie według ciała. Widzicie coś i oceniacie to według cielesnych norm.
ale ja nie sądzę nikogo. Co za niezwykły wiersz! Czy możemy naśladować Jezusa, który był w tak doskonałej społeczności z Ojcem i powiedział, ja nie sądzę nikogo? Im dalej jesteśmy od społeczności z Bogiem, tym więcej osądzamy innych ludzi. Jezus powiedział, ja nikogo nie sądzę. I te słowa Jezus wypowiada po tej sytuacji, gdy faryzeusze osądzali kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a Jezus ją puścił wolno. We wcześniejszym, 7 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi, w jaki sposób mamy sądzić. Nie mamy żyć w tym świecie bez posiadania żadnych opinii. Bóg nie chce, żebyśmy byli ludźmi pozbawionymi własnego zdania. Apostoł Paweł miał swoje zdanie na temat Koryntian. Powiedział do nich, jesteście cieleśni. Miał swoje zdanie na temat Galacjan. Mówi, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? A więc miał swoje zdanie. I my potrzebujemy właściwego rozpoznania sytuacji, ale nie powinniśmy mieć podejrzeń wobec innych. Czasami ludzie nazywają zwykłe podejrzenia posiadaniem rozeznania. Nie sądźcie, ale sądźcie. Czytaliście taki wiersz? Nie sądźcie, ale sądźcie. Jest przykazanie, byśmy sądzili, ale trzeba to czynić z równowagą. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale i 24 wierszu czytamy, nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem. To znaczy, nie sądźcie na podstawie tego, co tylko widzicie albo o czym słyszycie. Musicie sądzić sprawiedliwie. W Izajasza w 11 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus by sądził. Czytamy, że spocznie na nim duch Pana i będzie czujny w bojaźni. Cechą bojaźni jest to, o czym czytamy w Izajasza 11:3. Nie będzie sądził według tego, co widzą oczy, ani karał według tego, co słyszą uszy, ale w sprawiedliwości będzie sądził. My uzyskujemy wiele informacji przez nasze oczy i uszy, ale Bóg mówi, nie sądź na tej podstawie. Słuchaj, patrz, ale powstrzymaj się z osądem. Powiedz, Panie, widziałem coś, słyszałem coś, ale nie jestem pewien, czy taka jest prawda. Chcę czekać na Ciebie. Tak czynił Jezus. On nigdy nie sądził na podstawie tego, co widział oczyma, czy co słyszał, ale przysłuchiwał się głosowi Ojca. To jest bardzo dobry przykład dla nas do naśladowania. Nigdy nie sądzić po zewnętrznych pozorach, ale sądzić sprawiedliwie, posiadać sprawiedliwe opinie. Kogo mamy sądzić? Mamy sądzić ludzi, którzy są w naszym bezpośrednim towarzystwie. Na przykład, jeśli jesteś ojcem i twoje dzieci się kłócą, nie możesz się odwrócić i powiedzieć, nie będę sądził, bo Biblia mówi, nie sądźcie. Masz odpowiedzialność za swoje dzieci. Masz rozsądzić sytuację i pomóc im rozwiązać problem. Jeśli jesteś starszym zboru, musisz zajmować się problemami, jakie są między mężami i żonami, czy też między braćmi. Czytamy w 1 liście do Koryntian w 5 rozdziale, że apostoł Paweł wydał pewnego człowieka w ręce szatana. Bóg dał mu odpowiedzialność za ten zbór i on musiał wydać wyrok. I to było właściwe, kiedy on czekał na Pana, aby wiedzieć, co należy zrobić. A więc w sferze naszej odpowiedzialności powinniśmy sądzić. Nie jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w innym zborze. Nie jesteś za to odpowiedzialny. Nie możesz sądzić cudzych dzieci, bo nie jesteś ich rodzicem, ale swoje własne dzieci. Tak, a więc zasada sądu jest taka, zastanów się, czy dana osoba jest ci bliska. Jeśli na przykład jesteś szefem w jakiejś firmie, w której pracują ludzie. Jeśli pojawi się między nimi problem, musisz to rozstrzygnąć, ponieważ jesteś za nich odpowiedzialny. Ale w sferach, w których nie masz powierzonej odpowiedzialności, zajmuj się własnymi sprawami. Apostoł Piotr mówi, by nie wtrącać się w cudze sprawy. 1 Piotra 4,15. Przez wiele lat za stołem miałem wypisane zdanie. Najszczęśliwsi ludzie na świecie to ci, którzy nigdy nie sądzą innych, ale nieustannie sądzą samych siebie. Wyjąłem to z 1 Piotra 4,17. W Domu Bożym najpierw osądzamy samych siebie. I wiersz 15. Nie sądzamy.
sądzimy innych ludzi. Nie wtrącamy się w sprawy innych ludzi, ale najpierw sądzimy samych siebie. W Domu Bożym ludzie nie wtrącają się w cudze sprawy, ale osądzają samych siebie. I to są najszczęśliwsi ludzie na świecie. Cieszę się, że trzymałem to przed moimi oczyma przez długi czas i zachęcałem innych. Jeżeli chcecie prowadzić pobożne życie, podejmijcie decyzję, że będziecie osądzać samych siebie i tych, których Bóg powierzył waszej pieczy, ale nikogo innego. I wierzę, że tak można przeżyć piękne życie. A więc to jest dziewiąta niewłaściwa postawa, przed którą Jezus nas ostrzegał w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Bardzo ważne słowo. I mam nadzieję, że dostrzegamy tą równowagę, gdzie sądzić, a gdzie nie sądzić, kogo sądzić, a kogo nie i jak sądzić. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, pochylamy się przed Tobą ponownie. Daj nam mądrość w tej ważnej sprawie, abyśmy postępowali ostrożnie, z mądrością, idąc przez ten świat, szczególnie w odniesieniu do innych wierzących. Pokornie prosimy w imieniu Jezusa. Amen.